Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Rozważanie 13. Nie zrozumieli słów, które im mówił. Wierność wewnętrznej zgody. A Maria i Józef nie zrozumieli tych słów, które im mówił, stwierdza ewangelista, opisując odnalezienie Jezusa w świątyni. Różnie już tłumaczono to niezrozumienie ze strony Matki Bożej i świętego Józefa. Rzeczywiście dużo powodów można tu przytoczyć. Dziś jednak zatrzymamy się nie nad tymi powodami, których i tak trudno dociec, skoro Ewangelia żadną wzmianką o nich nie wspomina. Przyjmiemy te słowa w tym brzmieniu i w tym znaczeniu, w jakim zostały nam przekazane, bo przecież trzeba pamiętać, z czyich ust usłyszał to stwierdzenie ewangelista. Z ust samej Maryi. Wszak nikt inny poza nią jedną nie mógł stwierdzić, czy zrozumiała znaczenie słów Syna i czy zrozumiała je trafnie. Mogła to stwierdzić tylko ona sama, wówczas kiedy to pod koniec swego życia, rozumiejąc już w całej pełni, co te słowa oznaczały, mogła porównać to, co wiedziała teraz, z tym, czego nie zrozumiała przed laty. Wielu autorów, piszących o Najświętszej Pannie, stara się rozwiązać pytanie, co sprawiło, iż posiadając już całą wiedzę o Synu, jaką obdarzyły ją słowa Archanioła, Zwiastuna i słowa Symeona w świątyni, mimo to Maria nie zrozumiała słów Jezusa wypowiedzianych w świątyni. A jednak właśnie dlatego, jakże cudowne jest to świadectwo samej Stolicy Mądrości, lecz oni nie zrozumieli tych słów, jakie im mówił. Jakąż niewymowną wdzięcznością dla Matki naszej powinna nas napełniać myśl, że to ona sama. Z pewnością już w trosce o wszystkie swoje dzieci, aż do skończenia świata, chciała, aby w Ewangelii widniało stwierdzenie, że pewne rzeczy nie od razu potrafiła ogarnąć rozumem. To zupełnie tak, jak gdyby z wyżyn wieczności ona sama zapewniała nas, jak to często czynią matki wobec dzieci borykających się z trudnościami. Nie martwcie się, i ja przez to przeszłam. A potem wskazywała nam na podstawie własnego doświadczenia, jak należy podchodzić do takich trudności, jak należy je rozwiązywać. Często bowiem zdarza się, iż znajdujemy się w sytuacji zupełnie podobnej. Na podstawie naszej wiary i wewnętrznej zażyłości z Bogiem już bardzo dużo o Nim wiemy. Już nieraz doświadczyliśmy na sobie, że ufność w Bogu nas nie zawiodła. Przeżyliśmy może nawet chwile, które wręcz nazywamy cudami opatrzności, cudami codziennego życia, jakich każdy z nas doznał, zwłaszcza w tych trudnych czasach, w których wypadało żyć naszemu pokoleniu. Bywały już w naszym życiu chwile, w których zdawało się, że zostaliśmy zupełnie opuszczeni przez Boga. A jednak z pomocą łaski potrafiliśmy się dźwignąć do wyżyn bezgranicznej ufności. I ta ufność nas nie zawiodła. A potem raptem w pewnej chwili stajemy przed próbą dla nas samych zupełnie nieoczekiwaną. Zdawało się nam, że w drogach, jakim nas Bóg wiedzie, albo w tym, czego wymaga od nas Kościół, już nic nie może być dla nas niezrozumiałe czy zaskakujące. Aż tu nagle jakiś fakt wymyka się zupełnie naszemu zrozumieniu. Jakiś dopust Boży zdaje się przekreślać wszystko, w co wierzyliśmy, albo nawet co wiedzieliśmy na podstawie własnego doświadczenia. Albo też jakiś nakaz czy orzeczenie Kościoła zdaje się zupełnie nie mieścić w ramach tego, czego celowość potrafimy pojąć. Niezliczone są wypadki, które mogą sprawić, że dusza nawet bardzo oddana Bogu, dusza o wypróbowanej wierności stanie nagle wobec czegoś, czego nie rozumie. I wtedy jakże często się zdarza, iż zdawałoby się niewzruszony gmach naszego zjednoczenia z wolą Bożą, wznoszony przez długie lata, zarysowuje się i pęka. Niekiedy może nas jeszcze stać na zewnętrzny akt poddania się, ale z tej zewnętrznej postawy uleciało całe wewnętrzne nastawienie, które nadaje mu wartość – wewnętrzna zgoda. W ewangelicznym opisie odnalezienia w świątyni, po słowach, w których Maryja stwierdza, że nie zrozumiała słów Syna, czytamy dalej. A Matka wszystkie te słowa przechowywała w sercu swoim. Zastanówmy się nad całą głębią zgody wewnętrznej, jaką ujawnia nam to przechowywanie w sercu słów, których nie zrozumiała. Maryja, której droga wierności była usiana tyloma zdarzeniami, przeznaczonymi w zamysłach Bożych jedynie na to, aby we wszystkich trudnościach, na jakie my, zwykli ludzie, napotykamy, ona mogła być wzorem naszej wierności Bogu i Kościołowi. Nie byłaby nim w pełni, gdyby nam nie przekazała wieści, iż były słowa i wypadki, których nawet ona nie rozumiała, tym skrzętniej przechowując w sercu jako najcenniejsze ziarna prawdy, którym Bóg w chwili sobie tylko wiadomej pozwoli zakiełkować. Przykład Niepokalanej dowodzi jasno, iż nie tylko dlatego pewnych rzeczy nie rozumiemy, że rozum nasz jest zaćmiony przez następstwa grzechu. Umysł Maryi był zupełnie wolny od tych zasłon, jakie powoduje grzech. A jednak pewnych słów i zdarzeń też nie był w stanie od razu w pełni ogarnąć. Bo umysł ludzki w swym stanie doczesnym, nawet umysł najczystszy, nie zdoła przeniknąć celowości i znaczenia wszystkiego, co jest zamysłem, nakazem lub dopustem Bożym. Właśnie dlatego, że Maryja była niepokalana i wolna od grzechu, dostrzegała tę prawdę jasno i nie dziwiła się temu. Uważała to za rzecz zupełnie normalną, iż pewnych rzeczy nie rozumie. Żaden opar pychy nie przesłaniał jej oczywistości faktu, że pomiędzy najczystszym nawet i najpotężniejszym umysłem ludzkim, a umysłem Bożym leży nieskończona przepaść. Cała Ewangelia o znalezieniu Jezusa w świątyni jest jednym wielkim hołdem złożonym tej najsubtelniejszej postaci wierności, jaką jest zgoda wewnętrzna. Bo czyż nie czytamy w niej również, że Jezus, powróciwszy z Maryją i Józefem do Nazaretu, był im poddany? I był im poddany. O ileż więcej jeszcze wyraża się w tych słowach, niż to, co mieści się w posłuszeństwie. Bo posłuszeństwo jest zawsze uznaniem jakiejś słuszności, choćbyśmy nawet tej słuszności nie pojmowali. Natomiast to, co uczyniła Maryja, przechowując w sercu słowa niezrozumiane, i to, co uczynił Jezus, który będąc Bogiem, chciał być poddany Maryi i Józefowi, dlatego że Ojciec w niebie ustanowił ich swymi zastępcami na ziemi, jest wyrazem wewnętrznej zgody na wszystkie przejawy woli Bożej, jak również na wszystkie wezwania i życzenia Boże przekazywane nam przez tych, których Bóg ustanowił dla nas swymi zastępcami na ziemi. Błagajmy Maryję, która w swej niezrównanej macierzyńskiej troskliwości względem wszystkich jej dzieci przekazała nam jak testament to zapewnienie, że i ona pewnych słów i rzeczy nie rozumiała? I błagajmy Pana naszego poddanego Matce i domniemanemu Ojcu, abyśmy zdołali ukochać i wyrobić w sobie ten najdoskonalszy rys wierności wobec Boga, jakim jest zgoda wewnętrzna. Amen.